Rok 2018. Zbigniew Herbert. Zbigniew Herbert 1924-1998. Patronem 2018 roku został wybitny poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego Pan Cogito, odznaczony pośmiertnie orderem Orła Białego. Inspiracją do napisania tekstu dyktanda podczas Dni Języka Polskiego w Kaliningradzie w 2018 roku został początek wiersza Zbigniewa Herberta. Niedźwiedzie. Dyktando pierwsze: Niedźwiedzi czosnek. Niedźwiedzie dzielą się na brunatne i białe oraz łapy głowę i tułów. Mają mordki, pyszczki i paszcze. W lecie i w zimie chodzą w futrze od stóp do głów odziane. Żywią się gryzoniami i rybami, owocami i grzybami. Ale ponad wszystko lubią miód i maliny. Deficyt miodu powoduje łapanie się za głowy, mordy i buzie. Jedna z podniesionych łap trafia misiowi do paszczy i pozostaje w niej do samej wiosny. Całą zimę niedźwiedź drzemie w barłogu z sie łapę i marzy o usłanych malinami polanach i usianych ulami pasiekach. Na wiosnę misie się budzą, głodne jak wilki i złe jak osy. Malin ani widu, ani słychu. Jedyne dostępne w lesie witaminy to niedźwiedzi czosnek. Ale mi się gardzą nim, bo wiedzą z reklamy, że świeży oddech jest ponad wszystko. A nuż, mieszkająca w sąsiedztwie urocza niedźwiedzica, obudziła się i spragniona jest miłego towarzystwa. Odżywianie się czosnkiem własnego imienia może w tym wypadku wyświadczyć niedźwiedzią przysługę. Romantyczny miś wzdycha, zbiera bukiet przebiśniegów i z kwiatami w łapach czeka na przebudzenie pięknej sąsiadki. Dyktando drugie. Niedźwiedź sukcesu. Według Herberta niedźwiedzie dzielą się na brunatne i białe oraz łapy, głowę i tułów. Życie niedźwiedzia to jedno wielkie wyzwanie. Kiedy normalne zwierzęta żywią się upolowaną przezeń dziczyzną, on, duży zwierz, niczym puch marny i wietrzny, poluje na miód i maliny. W trudnych chwilach, co prawda, nie gardzi też Polskimi szyboletami, źdźbłami i dżdżownicami. To też, kiedy nadchodzi chłód, głód i ziąb, kładzie się w rozpaczy do barłogu i śni malinowe sny. Drugi typ niedźwiedzia ma parcie na szkło. Kusi go kariera w show biznesie, sława gwiazdora i stołeczne apanarze. Rzuca zatem prowincjonalny las i wyrusza na podbój dżungli stolicy. Liczy, że brutalna aparycja i przeciętny IQ rokuje mu niezły sukces w cywilizacyjnie zaawansowanym towarzystwie. Ale życie celebrytów też nie jest usłane ani różami, ani malinami. Cieszy się zatem, że dzięki nieprzyjaznej gębie i niewydepilowanej sierści nie staje się przedmiotem rozprzestrzenionych wśród bohemy molestowań. Choć, szczerze mówiąc, paradowanie na łyżwo-rolkach w mini spódniczce przyprawia go o mdłości. Marzenia o szampańskich zabawach wraz z cyganami też się nie ziściły. Wolne onegdaj plemię ustatkowało się bowiem i pobudowało sobie pałace. Pewnie nieźle sobie nawróżyło. I coraz częściej niedźwiedź popada w ciężką zadumę, drzew strzępy lichą spódniczkę i taką gadkę snuje. Rzuciłbym to wszystko, wróciłbym do lasu, leżałbym bez lęku sobie na golasa. Snułbym opowieści przy czarce miodu futrzastym kolesiom, jak się fajnie żyje niedźwiedziom sukcesu.